Kiedy pasterze nocą pilnowali swego stada, nagle ukazał im się Anioł Pana i chwała Pana zewsząd ich oświeciła. Wtedy ogarnął ich wielki lęk. Lecz Anioł Pana powiedział im: Nie bójcie się, oto bowiem ogłaszam Wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam zbawiciel, który jest Chrystusem, Panem. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę, owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Jego matka przyjmuje do serca to wszystko i rozważa, szuka sensu tych wydarzeń, bo nie wszystko jest dla niej jasne od razu. Podczas zwiastowania ona usłyszała od Anioła te słowa: On będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. I Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Na pierwszy rzut oka nic tutaj się nie zgadza. Nie ma tutaj królewskiego tronu. Nie przyjęto ich nawet w Gospodzie. Maria stara się to zrozumieć. Znakiem dla pasterzy i dla nas jest Jezus leżący w żłobie. Ojcowie kościoła widzieli w żłobie symbol naszego grzechu. W żłobie jest jedzenie, i zwierzę do niego wraca, tak jak my wracamy do swoich grzechów. Każdy ma jakiś grzech, do którego wcześniej czy później wraca. Zmagamy się z grzechami nieraz całe życie. Znak Jezusa złożonego w żłobie pokazuje, że Bóg chce, żebyśmy go wpuścili tam, gdzie grzeszymy, bo chce nas zbawić ratować. Chyba każdy z nas doświadcza swojej bezsilności wobec grzechu, do którego wracamy, jak bydle do żłobu. I tam właśnie Jezus chce się znaleźć i chce być położony, w samym środku naszego grzechu. On chce być przede wszystkim w naszym grzechu, aby nas wyzwolić z niewoli i cierpienia związanego z grzechem. Zatem nie ograniczajmy spotkania z Jezusem tylko do przestrzeni świątyni. Bo Jezus nie szuka chwały dla siebie, lecz szuka naszej wolności i szczęścia. Jezus pragnie być w samym środku naszego grzechu. On chce być tam, gdzie grzeszymy, by nas ratować. On nie przyszedł dla własnej chwały, ale żeby pokonać w nas to, do czego my ciągle wracamy, jak bydle do żłobu. Tylko miłość może to zrozumieć, bo nie ma w tym zdrowego rozsądku. Zatem połóżmy Jezusa w żłobie naszego najgorszego grzechu, nie ograniczajmy jego obecności jedynie do tabernakulum.